1896 300 pokładami na swoim pokładzie, 300 osobami. Patrz, Ksjanie, zobacz, jak to wygląda. Złoty samolot. Tak, ze złotym. O Jezu, ląduje. Patrz, złoty kolor. Dobre, nie? No. Piękne zdjęcie. Patrz, te góry olbrzymie koło Ksjanu, takie zaryżaka olbrzymie. A to rosyjska konstrukcja, bo tam nie ma nic amerykańskiego. No. Rosyjska konstrukcja, proszę Państwa, i chiński samolot. Tak. I takie właśnie te związki potajemne między Chinami a Rosją. Że jakieś lądowania są bez czegoś ciężkiego na terenie Chin. No. Nikt o tym w ogóle nie wie, że oni takie kontakty mają. Nikt nie wie właśnie. To bo to jest tak daleko i tak gdzieś to ukryte, że nikt się tym nie zajmuje, co oni tam kręcą ze sobą. Jakie tam lody kręcą. Słuchaj. To rzeczywiście, proszę Ciebie, złota jest konstrukcja. Złota. Ze złota, no widziałeś, no. Malował cały, złotą farbą malowany no. Ten rosyjski samolot, aeroport. Tak. Tak bywa u tych głupich, tak to bywa, proszę Ciebie. Tą małpę żeśmy odkryły. Rozszyfrowały, znaczy. Tę małpę. Tak, całą tę małpę. No. Próbamy. Kto to jest? Co to jest, że ta Marta Boros uciekła do Londynu, bo ją prześladuje małga. A to jakaś Małga Kubiak i to jest reżyserka. Także proszę Państwa, pozdrawiamy Małgę Kubiak. Ja tylko ze złej strony wiem o tej Małdze Kubiak, że ta Marta Boros ją tak obczerniała. Że zły człowiek, że zła kobieta, ta cała Małga Kubiak jest. Coś okropnego. Co się okropne? Małga Kubiak. Małga Kubiak. Także najlepiej ten taki Dareczek, co wczoraj go na Wileńskim spotyka. A on mówi, a co u tych Mormonów? Ja mówię, słuchaj, ci Mormoni to nawet mogą iść z Wigilii wyprosić, no bo są tak głupi, a ten Dareczek mówi, Mormoni to dziady, a to dziady. On tak zarzuca ręką, mówi, to dziady. Ja mówię, słuchaj, ja raz kiedyś nasłałam tę Lilianę z Chmielnej, proszę Ciebie, jak ona tam, ta Liliana, to idź na Wigilię, ci Mormoni się na nią rzucili, a skąd pani, a co pani, a ona mówi, ja tu jestem po wszystkich kursach języka angielskiego, po wszystkich kursach języka hiszpańskiego tutaj w tej kaplicy Mormonów, Reduta Wolska, a tak, a to proszę bardzo, także wiesz, jeszcze jak tak ładnie wyglądała, to taką, no podobna do pani profesorowej, w okularkach. No a teraz to już wiesz, jak ona chodzi i garbata po świetnikach, no to przecież, przepraszam bardzo. No a Mormoni ci gdzie, co łeb potracili? No to są na 2 lata, potem przyjeżdżają nowi, a teraz to wcale ich nie ma tutaj w Warszawie, nie spotkasz. Kiedy wczoraj czy przedwczoraj spotkałam na Solcu, 3 szło, ale to chyba nie byli Mormoni, ale jakieś takie, teraz wiesz, byle firma to ma jakąś plakietkę. No, ale Mormoni we 3 szli, no to jeżeli to byli Mormoni, to oni i tak byli tu, proszę Państwa, w Warszawie na chwilę, bo
No i teraz oni tu jakoś tak nie głoszą. No nie przyjęli się, ludzie nie chcą nic czytać, nic, ludzie nie chcą wiedzieć, proszę Państwa, są strasznie głupi. No nic nie chcą wiedzieć. No bo nawet żeby czegoś nie lubić, zakwestionować, to trzeba poznać, trzeba było porozmawiać, a tu nie chcą. Warszawa nie chce nic rozmawiać. O nic. Także zapraszamy Państwa serdecznie i buziaczki nie przesyłamy. To jeszcze z Ekumene D mamy, proszę Państwa. To wszystko jest takie właśnie oporne. Z Ekumene D nam pozostało. Takie Warszawa, bo to właśnie Hitler tak strasznie zniosił tej Warszawy, bo oni mu coś powiedzieli na temat roli Warszawy, widocznie mieli astrologów na dworze Hitlera i oni tam mieli wizję, że Warszawa jest najważniejszym miastem na kuli ziemskiej. Tak. A ponieważ była znienawidzona, bo była głównym centrum oporu przeciw hitleryzmowi w czasach II wojny światowej jeszcze broniła się w 1939, to on postanowił, że on ją wymaże z mapy świata. No ten tak. Potwór. No ale on miał też nie po kolei ten Hitler. Żeby ludzi aż tak męczyć. Ale ile strat gospodarczych zrobił przez całe tamtą aż część miasta właściwie z równą ziemią. Taką jest między nami. Tamtą część, nie tą. Nie prawobrzeżną, tylko lewobrzeżną. Tylko lewobrzeżną. Oczywiście. Żeby tak ludzi męczyć, to trzeba mieć nie po kolei głowy. To przecież straszne jest męczenie. Męczenie straszne. Tak, straszne męczenie, proszę Państwa. Także... Zobacz, ta Warszawa do tej pory, ja sam zauważyłem, my to już żeśmy wiele lat temu zauważyli, ma niezabudowane łyse pola koło Pałacu Kultury, bo tam była kiedyś zabudowa. I tam wiatr hula jak w jakiejś wiosce pod Białymstokiem. Tam łeb może urwa, bo tam są takie puste przestrzenie. No tak. W tym placu Defila. Tak. Plac Defila zawsze był pusty i niezabudowany. No. Także no niestety. Plac Defila, żebyś wiedział. Nie ma takiego placu. Nawet Plac Czerwony jest dwa razy mniejszy. No. Jeśli chodzi o moskiewski Plac Czerwony, to jest jakiś liliput przy placu tutaj Defila. Właśnie. Przy placu Defila. O to chodzi. Dobra, ja się kąpię. Już się rozwieram, muszę kąpić. To muszę zamknąć, bo ja nie chcę się zaziemić. I popatrz, jakie to jest ciekawe. Waszyngton, konurbacja Waszyngtonu, gdzie 6 milionów ludzi, wypracowuje dochód narodowy 550 miliardów dolarów. No. Boston 480, on ma około 4 miliony ta aglomeracja Bostonu, a Warszawa, która ma 3 miliony jako aglomeracja, 160 miliardów dolarów. Tak. Ale jak podzielisz te, popatrz jaki ci dochód wychodzi straszliwy w Warszawie, tak. Dzielisz te 160 miliardów dolarów na 3 miliony i ci wychodzi, wiesz ile? No. Wychodzi ci ponad 50 tysięcy dolarów na głowę. A taki dochód narodowy, wiesz kto ma? No. Stany Zjednoczone. A no właśnie. Czyli poziom życia na terenie Warszawy jest taki sam jak w USA. To znaczy średnia wartość produkcji dóbr i usług na terenie Warszawy jest taka sama jak w Stanach Zjednoczonych. No. Czyli to jest miasto, które osiągnęło poziom i dlatego pamiętasz, że kiedyś oglądałem mapę Europy, gdzie Warszawa była zaznaczona na granatowo jako najbogatsze miasto w ogóle w Europie. Jako najbogatsze miasto w Europie. Właśnie. No. Przez omyłkę, bo nikt nie przypuszczał, że w ramach transformacji te bandziory polskie dojdą do takiego poziomu rozwoju, że mają praktycznie poziom rozwoju tak jak w Stanach Zjednoczonych na terenie miasta Warszawy, tej całej aglomeracji. Właśnie, no. Proszę Państwa, szaflarska 100 lat. Wiesz, bo oni biorą nie tylko pod uwagę samą Warszawę, oni mają ekonometrykę zespołu miejskiego. No. Zespół miejski to jest aglomeracja. Czyli oni biorą pod uwagę Legionowo, Wołomin, Kobyłkę,
Zielonkę, biorą pod uwagę Prusku, tak. Biorą pod uwagę Grodzisk Mazowiecki, aha. Piasecno, Łomianki biorą, tak. To jest zespół miejski. Tak. Biorą nawet Otwock pod uwagę. Tak. I Karcze też biorą. Bo on przystaje do Otwocka. Tak. To jest jakby dzielnica Otwocka. Proszę, kąp. Potem zaraz wychodzę. Jadę. Mam jeszcze wolny bilet. Ten właśnie, to nie zużyłem. Mhm. No i widzisz. I teraz ten most ile będzie zamknięty? Do końca roku. No Jezus, ale to kilka lat ponad będzie cierpienie. Przecież wszystko spalone jest, węglone. Tak, wszystko jest... Cała konstrukcja jest, nie nadaje się do użycia. Tak. Stalowa. Do czego to doszło? Od kształcenia konstrukcji stalowej. No słuchaj, no. Komu, czy ty uwierzyłbyś, że od desek się może zapalić konstrukcja stalowa? Niemożliwe to jest. To jest sabotaż. Słuchaj, nie ma tego, żeby temperatura wynosiła 1000 stopni. Tak. To musiało być albo ze spodka latającego plazmą, strzelanie, albo podłożone ładunki takie małe, napalmowe, bo nie ma takich szans, żeby przy paleniu się desek miałeś temperaturę 1000 stopni. Zgadza się z taką tezą, czy nie? Tak, tak, tak. Czyli to był ruski sabotaż, z tego wniosek. Rosyjski sabotaż, no. Zwyczajnie. Spodek na taką tezą. Widziałeś, jak on ten spodek rosyjski, ja tak. Pokazywałem, jak on rąbał po ukraińskiej armii w czasie tych pod Debalcewem, puścili spodki latające i nagle się okazało, że tak. Zginęło kilka tysięcy Ukraińców tak. Zabitych plazmą ze spodków pod Debalcewem. Wracamy wszystko zwęglone. Ty widziałeś te wywrócone do góry nogami te czołgi? No myślę, że on wiedział. Który nie trzeba tam żadnych powstańców nie rosyjskich. Trzeba. Wystarczy jeden spodek, który rozwali 1000 czołgów pod Debalcewem. Tak. 1000 czołgów pod Debalcewem. Czekaj, ja się to skąd? Szukam tej kartki i tego. Nie, jeszcze się ogolę. Proszę Państwa, pod Debalcewem. Co tam się dzieje pod Debalcewem? Tam cały prąd się załamał. No. Co tam się dzieje pod Debalcewem? Jeszcze tutaj też z sentymentem do Lach Lachowicz wystawy. CSW, proszę Państwa, jeszcze z sentymentem, tu wracamy do tej naszej bardzo ciekawej wystawy Lach Lachowicz. No. Z sentymentem wracamy, proszę Państwa, do ekspozycji w Zamku Ujazdowskim. Jeszcze jest. Także zapraszamy Państwa serdecznie też. Do tych różnych naszych wydarzeń bieżących, mniej bieżących. Tutaj Katarzyna Józefowicz też była, proszę Państwa, jakoś. Dużo wystaw było w Zamku Ujazdowskim. Ja myślę, że tam ze wsi dużo przyjeżdża, ze wsi do Zamku Ujazdowskiego, ze wsi. No. Bo kto się interesuje sztuką współczesną? CSW. CSW. A CSW to jest Centrum Sztuki Współczesnej. I kto się tym jeszcze interesuje, proszę Państwa? Centrum Sztuki Współczesnej. No. To znaczy centrum jak centrum, ale wiecie Państwo. Następna karteczka. No ale tej, co chciałaś karteczki znaleźć, to pewnie jej nie znajdziesz. No. I tak jest. Karteczka za karteczką. Ale tej, co chciałaś, to nie znajdziesz. Tak. Debalcewa.
Dewalcewa. Także 28 i już. Także Macieju, kup tam ten szampon. I to jeszcze z Debalcewa specjalnie przywiozłam ten szampon, jako ta Agnieszka Lichnerowicz, która ciągle jest na froncie. A ty myślałeś, że co, że to idzie prosto, ładnie? Nie. Życie takie jest. Wszystko kosztuje, wszystko się psuje. Nie tylko, są jakieś awarie, są jakieś błędy w projektowaniu, w podstacjach energetycznych, że ktoś coś budował, ale się okazuje, że wyobraź sobie, dana podstacja energetyczna nie gwarantuje płynności dostawy prądu na takie odległości linii tramwajowej i trzeba przebudowywać nie wiadomo jaką cholerę podstację elektryczną. Wyobraź sobie coś takiego. Tak. Bo jakieś błędy projektowe nastąpiły. Jakiś wariat coś zapomniał. I potem zamiast, żeby oddać o takim czasie, to się oddaje to, tą linię tramwajową o pół roku później, bo trzeba tą podstację przebudować, tak? Żeby była dostawa prądu jakiego? Stałego, tak? Do tramwajowej sieci stały prąd. A nie wiem tam. No ty mówiłeś niedawno. Nie wiem co on tam. Jakiś tam prąd, ale co dalej? No że musi być co pewien liczbę kilometrów odpowiednio pod podstacją, bo inaczej w ogóle mowy nie ma od dostawy tego prądu. No, no. Bo ludziom się wydaje, że tramwaj jest taki prosty. To się budowy linii tramwaju. Wcale nie jest prosty. Nic nie jest proste. Ja myślę, że nawet taki silnik. No. Który jest bardziej skomplikowany niż to, bo on do niczego nie jest podłączony, a tu to jest. Takie proste wcale. No, a tu jest podłączony. Tramwaj to jest podłączony. Cały, się płynie, bo się także płynie. Tramwaj jest podłączony, jest proste, a silnik w samochodzie jest nieprosty, bo wszystko masz w jednym. Dobra, ale czy jak musi działać. Także dziecko z podstawówki, wiesz. No momentalnie masz. Tak, tak, dziecko z podstawówki. Rukawka się rozpędzi, to nas minutę się rozpędza na rukawkę. Także tamte dłużej, no. A tutaj widzisz, jest tramwaj. Także zobacz, że jak ten tramwaj szybko rusza i po prostu zobacz, że nawet dziecko z podstawówki, z przedszkola nawet to zauważy i dlatego Świadkowie Jehowy na tym bazują, bo to jest filozofia amerykańska, że tam dzieci są dużo mądrzejsze od tych profesorów z uczelni, tutaj gdzie w Europie starej, gdzie chcieli być mądrymi, a stali się głupimi, wiesz.